no to jazda. No i chyba mamy. Tata, to jest dobry szczupak. Dawaj podbierak. Dzisiaj znajdujemy się na starej cegielni i będziemy próbowali połowić sobie ryby drapieżne na tak zwanego żywca. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest gra wędkarska na telefon Fishing Clash, ale o niej opowiem wam później, gdyż zabieramy się za montowanie zestawów i załowienie ryb. Jak widzicie, dzisiaj jest bardzo mglisty poranek i powiem wam szczerze, bardzo, ale to bardzo zimny poranek, bo jestem nad wodą 3 minuty, a już mi tak palce zgrabiały, że ja nie wiem, jak te zestawy pomontuję. No ale jakoś damy radę. Zestaw jest już gotowy i prezentuje się finalnie on tak. Mamy sobie tutaj bombeczkę 20 gram, mamy żyłeczkę, na dole tej żyłeczki mamy taką oliwkę dociążającą 8 gram i mamy gruby przypon z fluorokarbonu, na końcu którego znajduje się kotwiczka. Taki zestaw jest gotowy, wystarczy teraz założyć malutkiego żywca. Ja dzisiaj będę stosował malutkie karasie i zobaczymy, czy dzisiaj uda się złowić jakiegoś szczupaka, a może także i uda się złowić okonia, ponieważ jeżeli tutaj są okonie 40 cm, to taki karaś 8 centów dla takiego okonia to jest po prostu pikuś i bez problemu go połknie. Czy dzisiaj tego doświadczymy? Zobaczymy. Dałem sobie jakieś 1,5 metra gruntu i zarzucamy nasz zestaw. Pierwsza bombeczka trafiła już do wody, a ja tymczasem uciekam montować drugi zestaw. Na drugiej wędce damy sobie gruncik taki metrowy i rzucimy bardziej pod krzaczki tutaj. Wydaje mi się, że to będzie całkiem dobre i fajne rozwiązanie. Tym bardziej, że przed chwilą tutaj widziałem jakiś spław. Nie wiem, czy to była ryba drapieżna, czy nie, ale coś tu się na wodzie wydarzyło, więc tym bardziej mnie kusi tam rzucić. Jest godzina mniej więcej 9, mamy czas do 17, także mamy jakieś 8 godzin, więc przez 8 godzin mi się wydaje, że mamy ogromną szansę, aby sprowokować jakiegoś drapieżnika, tym bardziej, że metoda żywcowa to jest najlepsza metoda połowu drapieżnika. Nie ma się co oszukiwać, żadna sztuczna imitacja rybki nie zrobi takiej roboty jak rybka. Mamy parę miejscówek, możemy też pójść tam, możemy też pójść tam, także dzisiaj mamy wielkie pole do popisu, jesteśmy nad wodą sami, aczkolwiek zaraz przyjedzie prawdopodobnie mój tata, trochę porzucać na spinning, więc możemy sobie dzisiaj wybierać miejscówki dowoli. Zobaczcie, kogo my tutaj mamy, najlepszy wędkarz pod słońcem. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Będą dzisiaj ryby? Będą. No to fajnie. Dzień dobry, witam pana. Cześć, cześć. Dzisiaj tata przekazuje ci oto piękny prezent. Jest to blacha, trójeczka, na którą mam nadzieję, że dzisiaj złowisz ogromnego szczupaka. Ładna? Ładna. No to powodzenia. Ładna. Dzięki. Przyjechał stary znawca łowienia szczupaków. To trzeba podbierak rozłożyć. Tu już nie ma żartów. Nie ma problemu. Tata, w ogóle ktoś do mnie pisał, żebym cię pozdrowił, że jesteś super człowiekiem. Co ty za bajki, żeś tu ludziom naopowiadał? Nie wiem kto. Mamy pierwsze branie. Co jest grane? Hej, bombki nie ma. Żyłka idzie, pa. No to co? Tata, jaka to była zasada? Fajkę trzeba było odpalić? No to chwilkę poczekamy. Liczę do 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zacinamy. Ty, no i coś jest. Ale jaja, ty, no ja w to nie wierzę. Głupi to. A tata tu siedzi na blachę i nic. Daj podbierak, tata. No i mamy szczupaka. Tylko patrz, jaki pistolet. Ja cię kręcę. No kurwa. Tata, proszę nie przeklinać. No i mówiłem. Mówiłem, że nie ma takiej gumy, jaką robi robotę żywiec. Zobaczcie, no i mamy takiego szczupaka ze starej cegielni. No i co? Ty w szoku? Ja pierdolę. Wyjmiemy mu kotwicę, no i wypuścimy. No ale jest ryba! Aż tata se fajkę zapolił. No bo mnie denerwuje ten młody. Chłop, ale rzucił. I mamy pierwszego dzisiaj szczupaczka. O!
Nie ma za bardzo co pokazywać, szczupak ma mniej więcej 45 centów, ale najważniejsze, że jest. Wypuszczamy go i czekamy na coś większego. Odpływaj, misiu kolorowy. No powiem wam tak zupełnie szczerze, że nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie uda nam się przeżyć te emocje i adrenalinę związaną z braniem szczupaka na żywca. Spławik pięknie poszedł pod wodę, żyłka była wyciągana, poczekaliśmy jakieś 15 sekund, może 20, pach i siedzi pierwszy szczupaczek. Miejmy nadzieję, że nie ostatni dzisiaj. Ja jestem naprawdę, w sumie to już jestem spełniony, bo chciałem sobie złowić szczupaka na żywca, tym bardziej, że jesteśmy na starej cegielni, tutaj ryby smakują podwójnie, bo jest to stary, dziki zbiornik zapomniany, więc tutaj ciężko o rybę, więc tym bardziej, ja już mam uśmiech na twarzy, a to co się wydarzy dalej, to już tylko taki dodatek, ale po cichu liczymy na to, że jeszcze coś tam siądzie. Tata przyszedł i powiedział, że coś mu uderzyło w tą wielką gumę. Wiecie, ja za bardzo tacie nie chciałem wierzyć, bo tata sam mówi, że nie wie, czy to zaczep, czy coś, ale przyjrzałem się dobrze gumie. I zobaczcie na to. Zobaczcie, jakie są dziury tu drogo. Po zębach szczupaka. Tu. No, tato, miałeś piękne branie szczupaka na tego piketaila. No, ale co z tego? Co z tego? Ale zawsze coś. Ale wiesz co ci powiem? Ja tam idę z żywcami, zaraz go wyjmę. I jak powiedziałem, tak też zrobiłem. I co najlepsze, zobaczcie co się stało. Z tego co pamiętam, jest tutaj zdecydowanie płycej niż tam, więc zmniejszyłem grunciki do no, takich bardzo małych wartości. Tam nawet metra nie ma gruntu. I na takich właśnie gruntach będziemy tutaj próbowali wyjąć szczupaczka. Słuchajcie, są jaja. Chciałem iść po kamerę, ale nie zdążyłem, bo już jest szczupak. Bombki nie ma. Długo nie musiałem czekać, tylko jestem ciekaw jakich rozmiarów. No i co, zacinamy. No i mamy już szczupaka. Ja cię kręcę, ale jaja. A śmiałem się do taty, że idę po tego szczupaka. No to niezłe jaja wam powiem. Tylko nie mam podbieraka tutaj. Ciekawe jak ja go wyciągnę. Kurde, wplątał mi się w drugą żyłkę. No nie. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, mamy szczupaka, tylko go muszę odplątać i gra gitara. Jestem ciekawa reakcji mojego taty, zobaczcie. Aż to nagram. Nie zdążyłem dobrze drugiego zestawu ustawić i zobacz. No i co, tata, powiesz? A, idź w bok. Przez siebie to nic nie łapaj, no ty, no. I stało się, mamy drugiego szczupaka. Jak widzieliście, nie zdążyłem dobrze rzucić dwóch zestawów. Ewidentnie był tam na rzeże, tata miał branie, więc wystarczyło tylko podrzucić tam żywczyka mu pod nos. Wystartował do niego piękne branie. Szkoda, że nie zdążyłem iść tam z kamerą, tylko samym GoPro. Nie zdążyłem wam nagrać brania, ale trudno. Ważne, że jest szczupaczek. No już taki fajny, myślę, 50 cm. Także odhaczam go i... No i wiecie, co się z nim stanie. No do wody raczej. Dobra, idziemy go wypuścić. Kurde, tu się chyba nie uda nagrać podwodnego ujęcia. Co jak co, ale powiem wam, że w takich właśnie miejscach takiej dziczy, gdzieś jakiś wystrzyżony pas trzcin, wszystko wygląda totalnie, totalnie dziko. To jest właśnie jak dla mnie kwintesencja wędkowania. Nie za bardzo lubię zbiorników, gdzie po prostu wszystko jest pięknie wygolone, są piękne pomościki, nie wiadomo co. Nie za bardzo lubię takich zbiorników. Zdecydowanie wolę kontakt z naturą, dzikość, a tutaj na brak dzikości nie możemy w ogóle narzekać. Tutaj się nic nie dzieje już, więc uciekamy sobie na ten duży zbiornik z nadzieją na coś dużego. Czy to się uda zrealizować? Zobaczymy. Dobra, jesteśmy z tej strony zbiornika. Tutaj mamy ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o szczupaczki, bo mamy czy to po jednej, czy to po drugiej stronie piękne trzcinki i nie zawahamy się ich użyć. Spróbujemy sobie znaleźć w tej zatoce szczupaka, bo jak widzieliście wcześniej, jeżeli szczupak stoi i jest głodny, to wystarczy rzucić niedaleko niego, a on na pewno zaatakuje. I rybki niestety, ale przestały brać. Nie mieliśmy brania już chyba od 1,5 godziny, więc ja zabrałem się za coś ciekawego. Mianowicie gram sobie w gierkę Fishing Clash. Jest to taka giereczka na telefon, która idealnie nada się na długie jesienne czy też zimowe wieczory. Jeżeli chcecie poczuć emocje i adrenalinę, a za oknem jest bardzo brzydka pogoda, to jeśli chodzi o łowienie rybek, nie ma nic lepszego.
Fishing Clash to gra, w której możesz złowić setki ryb w kilkudziesięciu lokacjach na całym świecie. Aby złowić jak największy okaz, ulepszasz swoje wędki oraz przynęty na daną rybę. Im większy level wędki czy też przynęty, tym większe sztuki łowisz. Możesz pojedynkować się z innymi graczami, kto złowi większą rybę z danego gatunku. Możesz także dołączyć do klanu i wspólnie ze znajomymi grać. Ja akurat jestem w klanie Mazury. Dodatkowo budujesz własną osadę wędkarza, która daje ci możliwości chociażby produkcji własnej zanęty. Istnieje również ranking graczy z całego świata. Wpisując kod promocyjny Gradu otrzymasz bonus na start o łącznej wartości $20, w tym unikalny awatar, mityczną przynętę, 50 bonusów szczęścia i 30 bonusów wagi, które pomogą ci złowić większe ryby. Więc jeśli chcecie pograć sobie w tą gierkę i chcecie ją ściągnąć, to wystarczy, że skanujecie ten kod QR, który jest tutaj obok mnie, a gierka wam się pobierze. Możecie także ją ściągnąć za pomocą mojego linku, czy to w opisie, czy to w komentarzu. Jeśli chodzi o szukanie miejscówek, w których szczupak może stać, to pokażę wam kolejną. Zobaczcie na tą cudowną miejscóweczkę. Nie zawaham się skorzystać z niej. Malutki gruncik i pod drzewko. Jak myślicie, co z tego może być? Wydaje mi się, że jest naprawdę ogromna szansa, żeby spod tych drzew, z tego co pamiętam, to też przy dnie leżą gałęzie, więc w tych gałęziach tam może czyhać jakiś piękny szczupaczek albo jakiś może piękny okoń, ale by to było piękne, jakbyśmy z tak bliskiej odległości zaliczyli branie szczupaka, który tak aż trzasnąłby tego naszego żywca. Bardzo chciałbym to przeżyć, ale przede wszystkim bardzo chciałbym wam to nagrać. Ale by była faza, jakby teraz było branie, co? Ustawiłem kamerę, zobaczcie, jak się dla was poświęcam. Specjalnie, żeby kamera nie zamokła, położyłem sobie taki ręczniczek na niej. Póki co to zdaję egzamin, ale deszcz przybiera, więc niedługo będę musiał ją wyłączyć. Ale gdyby w tym momencie nastąpiło branie żywcowe, jejciu, ale byśmy mieli ujęcie, ależ by były emocje, nie? Dobra, tutaj jednak nic się nie dzieje kompletnie, więc przerzucimy tego żywca. Mam jednego dużego karasia. Spróbujemy jego teraz założyć, żeby chodził po zbiorniku pięknie i może skusić coś większego. Zmontowałem zestaw okoniowy tacie, ultralighta. W taki sposób ostatnio tutaj nawet tego szczupaka zapałem dużego w poprzednim odcinku. No i dajemy tacie, żeby się pobawił. Tata i jego pierwszy hol ogromnej ryby na ultralighta. Nie, tak naprawdę to zaczepił jakiegoś patyczka. No nawet nie takiego małego. Tata, czy to nie jest twoja życiówka patyka? Tata uczy się sztuki łowienia okoni. Jak ci tata na razie idzie? Szkoda gada. Ale tata był szokowany. Jezus, jaka delikatna wędka. Mamy branie i to na bardzo dużego karasia. Naprawdę na bardzo dużego karasia, więc jestem przeogromnie ciekaw. I to powiem wam, że tak szczelił, że szok. No i co tata, zacinamy? Zobaczy, że uka idzie. Dobra, ja to bym ciął tam. Wcześniej ciąłem od razu i dwa razy wyjąłem. Tniemy? Tak. Dobra, no to co? Żółwik, żeby był. No to jazda. No i chyba mamy, choć nie jestem pewien, bo ten... Nie no, musi być szczupak. Tata, to jest dobry szczupak. Dawaj podbierak. To będzie lepszy szczupak. Gdzie tam? No skóry weszło. Udało się złowić pięknego szczupaka. Tak się on prezentuje. Powiem wam, że nie wiem, czy to nie jest ten sam, którego złowiłem ostatnio na ultralighta, bo ma chyba dokładnie 60 cm. Zaraz wezmę miarkę i go zmierzę. Jeżeli ma 58, to jest ten sam szczupak. Zobaczcie. Piękny. Piękny, piękny. No i co tata? Fajna rybka, nie? Ale powiem wam, że aż był trzask, jak bombka poszła pod wodę. I to jest, nie wiem, on ma 60 cm, a pomyślcie sobie, co zrobiłaby metrówka z takim karasiem. No to przecież to jest szok, nie? Wiecie, co się okazało? Ma dokładnie 58 cm. To jest ta sama ryba, którą wypuściłem na ultralighta. Także dwa razy złowiłem tego samego szczupaka. Po lekkim namyśle stwierdziliśmy, że
tego szczupaczka, pierwszego w sezonie, mimo że złowiłem ich już sporo, zabierzemy do domu. Tata tutaj mówił, że dawno nie jadł szczupaczka, więc zabierze sobie do domu, razem z mamą sobie zjedzą na obiadek. I powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o zabieranie ryb, to często tam mnie pytacie, czy zabieram, czy nie zabieram. Nie widzę problemów, jeżeli ktoś zabierze sobie od czasu do czasu rybę, bo tak naprawdę po to to jest, po to płacimy składki, po to są zarybienia, żeby ta ryba się wymieniała, żebyście wy sobie zabrali rybkę, żebyście wy mieli na obiad. I ja nie mam najmniejszego problemu z tym, że od czasu do czasu ktoś zabierze sobie rybę na obiad. Wiadomo, jeżeli te ryby są wymiarowe, jeżeli te ryby łowimy w momencie, kiedy można je łowić, czyli nie na przykład w okresach ochronnych, więc dlaczego by sobie takiej rybki nie zabrać? Ja tutaj szczupaków złowiłem sporo, wszystkie wypuściłem. Tata chciał, jest to wymiarowy szczupak, więc czemu by nie? Także takie jest moje podejście. Mam kolegów, którzy łowią na stowarzyszeniach, płacą też tam składki i każdą rybę niemalże zabierają do domu. I nikt z tym nie ma problemów, ponieważ w tych stowarzyszeniach większość ich kwoty składkowej idzie na zarybienia. I mimo że każdy tam zabiera te ryby, tych ryb jest multum. Kolega idzie i nie ma problemu złowić 7 sandaczy za jednym wyjściu. I on sobie zabierze 1-2 sandacze do domu, resztę wypuści, za każdym razem chodzi, zabiera ryby, łowi i ryba jest. Więc to nie do końca jest tak, że jak ja sobie zabiorę tego jednego szczupaka w sezonie, to tych ryb już tutaj nie będzie. Nie, one będą. Tata już tyle tutaj chodzi, codziennie dzwoni, mówi nie biorę, nie biorę, nie biorę. Tak mi się go przykro zrobiło, że mówię weź se, weź se. Ale powiesz mamie, że to ja złowiłem, czy powiesz, że to ty? Nie no, powiedz Halince, że to ty złowiłeś. Zobaczy na filmie, to jak zobaczy na filmie, to kitam. Mamy już godzinę 14.30, także już jestem jakieś 5,5 godziny nad wodą. Udało mi się złowić w tym czasie 3 fajne dosyć szczupaczki na żywca. Tata nie złowił żadnego, miał tam jakieś branie jeszcze, ale niestety nie wyciągnął żadnego szczupaczka. Fajnie, naprawdę fajnie. Nie spodziewałem się tutaj tylu brań żywcowych. Myślałem, że ewentualnie jedno może uda nam się wypracować, a mamy już 3 brania żywcowe i 3 ryby wyłowione. Więc słuchajcie, mamy jeszcze przed sobą jakieś 1,5 godzinki łowienia, mam jeszcze parę żywczyków. Wydaje mi się, że coś jeszcze może się wydarzyć. Tym bardziej, że ostatnio jak tutaj byłem, to pod sam wieczór naprawdę zaczęły ryby się spławiać przy powierzchni i zaczęło coś ganiać te rybki. Więc jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Wiem, że jestem już troszkę taki, można powiedzieć, zachłanny w tym momencie, bo to jest dzika woda, stara cegielnia, 3 szczupaki, to i tak bardzo dużo. No ale jeszcze jeden, proszę, proszę, jeszcze jeden. Ale był zajebisty atak, tam. Dobra, biorę żywca. Ja tam muszę rzucić. Boże, żeby się udało. Idealnie rzucone. Teraz tylko czekać. Co jest? Chłopie, ty masz tam żywca, a ty ganiasz jakieś płotki, nie wiadomo po co i na co. Żywca mi gania, ja nie. Tylko ciekawe, czy wiecie, czy trafił w jakąś drobnicę, nie? Bo jeżeli trafił, no to już jest najedzony, to on tam będzie miał mojego żywczyka w poważaniu. Ale miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że nie trafił w tą poprzednią rybkę i jest dalej głodny. I chyba ten szczupak trafił w tą płotkę, bo mimo że rzuciłem żywca mu dokładnie w to samo miejsce, w którym on wcześniej zaatakował, no to niestety nie zainteresował się naszym żywczykiem, więc chyba trafił tą płotkę i chyba się najadł, bo widzieliście wcześniej, tata rzucał na gumę, miał atak szczupaka, szczupak nie trafił, więc dalej był głodny i wystarczyło, że tylko na 30 sekund wrzuciłem mu żywczyka i był strzał. Tutaj podejrzewam, że byłoby to samo, gdyby on nie trafił tą płoteczkę, ale niestety najadł się i już nie chce naszego żywczyka. No ale trudno, no bywa i tak. Poszedł pod wodę. Nie, no to jest branie. To jest branie, mamy jeszcze jedno branie, zajebiście. Mamy branie. Dobra, siedzi. O kurde. Coś wspaniałego.
I stała się rzecz dosyć zabawna, bo mamy czwartego szczupaka dzisiejszego dnia. O tym, że na starej cegielni szczupaki żyły, to tak wiedziałem i przypuszczałem, że tutaj są, ale że cztery? Jednego dnia? Na żywca? No to powiem wam, że szok, po prostu szok. Taki właśnie szczupaczek. No i co, nie męczymy go dłużej, wypuszczamy go do wody, bo na to zasługuje i bardzo dziękujemy za branie. O kurde, mamy kolejne branie. No nie, nie, ja w to nie wierzę, nie. Ja w to nie wierzę. Szybko ustawiamy kamerę. Piąte branie dzisiaj, nie, to są jakieś jaja. I to na bardzo dużego karasia. Policzmy sobie tak jak wcześniej do 10. 10, 9, 3, 2, 1. Trzymajcie kciuki, żeby to była metrówka. O kurde, jest dobry opór, jest dobrze. Jest dobrze. Mamy szczupaka. Mieliśmy. Jezus kochany. Nie połknął go dobrze. Jaka to była kłoda. Ja pierdyle. To był największy dzisiaj. Największy. Nagrywałem drugi spławik, leci lewy. No co tu się wyprawia dzisiaj, nie? Co tu się wyprawia? Mamy branie, zobaczcie jak żyłka leci. Dobra, trzymajmy kciuki. No to co, standardowo. 5. Nie, 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trzymajcie kciuki za metrówę. Ojojoj, dobra, mamy. Jest, póki co jest. Co to jest, co mamy? Oj, dobrze jest. Kuźwa spadł, ja pier. Spadł. Ładny był, 60. Kur, ajajaj. Ale dzisiaj się dzieje, co tu się wyprawia? Nadszedł czas, nadeszła godzina, aby kończyć dzisiejsze łowienie. Naprawdę masa cudownych emocji. Nie spodziewałem się, jadąc dzisiaj na cegielnię, że przeżyję tak fenomenalną przygodę. Szczupaki na żywca? W takiej ilości? Tyle brań? Na dzikim zbiorniku? Coś pięknego. Ja już kończę dzisiejszy odcinek, a ty nie zapomnij wpisać kod gradu, bo to jest kod promocyjny, albo skorzystać z mojego linku promocyjnego, dzięki któremu dostaniesz fenomenalne bonusy w grze Fishing Clash. Polecam serdecznie i do kolejnych odcineczków.